Opowiem wam o tym, jak złamałem rękę w nadgarstku, ale na szczęście trafiłem na dobrą, bardzo dobrą opiekę. Bardzo przykra sytuacja, no ale no niestety, no takie rzeczy w życiu się zdarzają. No i teraz najbliższe 6 tygodni z takim czymś na ręce. Od razu jak się tam wchodzi, to się czuje, że się dobrze trafiło i że tutaj chcę być leczony, naprawdę. No coś mega pozytywnego. Jak wiecie, życie czasami potrafi zaskoczyć w najmniej spodziewanych momentach. Powiem wam moją historię, która zmieniła moje plany na najbliższe tygodnie. Patrzcie na to, co się wydarzyło. Ręka złamana. No i jest spory problem przez to, no bo ciężko się jakkolwiek poruszyć teraz. Nie da się jeździć na skuterze. Ciężko gdzieś coś pojechać, pozwiedzać, ciężko wykonać naprawdę wiele przeróżnych czynności, ale na szczęście trafiłem na dobrą, bardzo dobrą opiekę w Bangkok Hospital Pattaya, mega, przemega szpital, o którym też wam trochę opowiem dzisiaj, jak wyglądała ta wizyta, jak przebiega moja sprawa z PZU, z ubezpieczeniem, także jeśli tylko interesują was takie tematy, to koniecznie zostańcie do końca tego filmu. Subskrybujcie kanał, a w komentarzu podzielcie się jakimś swoim przypadkiem, jeśli tylko takie jakieś mieliście, gdzie byliście gdzieś za granicą i coś wam się przydarzyło, to koniecznie podzielcie się w komentarzu lub w ogóle napiszcie coś ciekawego, jeśli tylko wam się w życiu przytrafiło takiego jak ja, chociaż biegnij, chociaż to nie jest nic ciekawego, no ale no już czasu niestety nie cofniemy. Wszystko wydarzyło się na plaży, co w ogóle ciekawe. Właśnie idę w tamtym kierunku. Mam nadzieję, że dzisiaj się nic nie wydarzy. Sprawa wygląda tak, że byłem na plaży i po prostu poślizgnąłem się schodząc z takiej górki na mokrej powierzchni i po prostu poleciałem jak na skórce banana. Oparłem się ręką z tyłu i po prostu kość w nadgarstku strzeliła. No niestety 90 kg żywej wagi, jak się okazuje. No może troszkę mniej, no jednak duży nacisk poszedł na nadgarstek. No i kość niestety strzeliła. Na szczęście, bardzo wielkie szczęście, okazuje się po zrobieniu prześwietlenia, że nie ma na razie żadnych przesunięć, nic się nie przestawiło, nie trzeba nastawiać, nie trzeba operacji. Także z tego jestem mega zadowolony, szczęśliwy, no bo to jednak zaoszczędzone bardzo dużo problemów, bólu i innych rzeczy. Także no taka sytuacja, bardzo przykra sytuacja, no ale no niestety, no takie rzeczy w życiu się zdarzają. No i teraz najbliższe 6 tygodni z takim czymś na ręce. No trudno. A więc jeszcze raz zapraszam do odcinka, a wszystko wydarzyło się tutaj na tej plaży. Słuchajcie, tutaj właśnie jak się kończy już tutaj ta plaża i są te leżaki, to tam pod górkę w tych krzakach są porobione toalety i one właśnie są pod górkę po takich krzakach, gdzie niegdzie jest trochę betonu, gdzie niegdzie nie ma. No i ja właśnie wracając z tej toalety, na dół schodząc, poślizgnąłem się i upadłem na tą rękę. Wszystko się tu wydarzyło. No i pierwszą pomoc otrzymałem tutaj od osób, które wynajmują tutaj te leżaki, mają usługi masażu i tak dalej. Nie wiem w sumie kto to był dokładnie. W każdym bądź razie najpierw pani posmarowała mi rękę taką maścią rozgrzewającą. Chciała mi tu jakoś pomóc, udzielić pierwszej pomocy. Później przyszedł pan, nie wiem czy to jej mąż był, czy kto to był. Wziął bandaż, nie wiem skąd ten bandaż w ogóle wyczasnął. Skąd ta pani miała taką maść? Ten pan miał bandaż, obandażował mi rękę. No i udzielili mi tutaj takiej pierwszej pomocy na tyle i na ile mogli mi pomóc, to mi pomogli. Następnie udałem się do najbliższego szpitala, który znajduje się na ulicy Sojbukał. Dlaczego się tam udałem? No dlatego, że znam ten szpital z takiego względu, że byliśmy tam kiedyś z Emi, jak miała zapalenie jakieś tam dziąseł w jamie ustnej i szybko tam wszystko poszło w tym szpitalu sprawnie. Wizyta była bardzo tania, bo to wtedy tam kosztowało około 100 zł za wizytę, za tabletki i tak dalej. Po prostu znamy ten szpital, wiemy gdzie jest, jest blisko nas. No to po prostu udaliśmy się na początek do tego szpitala. Choć wiemy, że ten szpital do jakichś najlepszych nie należy, no ale mimo wszystko no też nie jest jakiś nie wiadomo jaki, żeby z jego usług nie skorzystać i tam nie pojechać. A więc wybraliśmy się do tego szpitala. Tam bardzo szybko wszystko sprawnie poszło ponownie, tak jak było wtedy w przypadku Emi, tak samo w moim przypadku. Rejestracja przebiegła bardzo szybko. Trzeba było mieć tylko paszport przy sobie, żeby po prostu podać wszystkie dane i tak dalej. Dodatkowo
I w tym razem akurat przy moim przypadku musiałem zrobić taki depozyt 3000 batów na potrzeb jakby przyszłych badań i tego, co ewentualnie będzie mi robione. Jak byliśmy z EMI, to żadnego depozytu nie musieliśmy robić, tylko po prostu na koniec wizyty zapłaciliśmy około w przeliczeniu 100 zł za tą wizytę i za tabletki, a ja musiałem zapłacić około prawie 350 zł przed w ogóle wizytą, więc zapłaciłem te 3000 batów, dostałem taką karteczkę, żeby po prostu udać się do takiego pomieszczenia emergency room, gdzie właśnie jest taka udzielana taka pierwsza pomoc takim osobom, które mają jakieś urazy, ale jest cholernie gorąco. Leci mi pod poczole jak nie wiem co. I po prostu udałem się tam, zmierzono mi ciśnienie, no zapytano, czy mam jakieś uczulenie na jakieś leki i tak dalej, lekarz się zapytał, co się stało, no mówię, że upadłem i tak dalej, no to mówi, no musimy zrobić prześwietlenie, żeby zobaczyć, co tam z tą ręką się stało. No to zrobiliśmy prześwietlenie, bardzo też wszystko szybko, nie było jakoś dużo ludzi, wszystko sprawnie naprawdę poszło i zrobiliśmy to prześwietlenie, lekarz spojrzał na zdjęcie. No i mówi, że ręka w nadgarstku jest złamana. Mówi, nie widzę tutaj za bardzo żadnych dużych przemieszczeń kości, więc nic nie będziemy robić. Damy tutaj zastrzyk. O, no właśnie, damy jeszcze najpierw zastrzyk przeciwtężcowy. Dali mi zastrzyk, bo pytali się, kiedy miałem. Mówię, że już bardzo dawno nie miałem żadnego zastrzyku przeciwtężcowi, a więc stwierdził, że wypadałoby dać, bo miałem takie malutkie zadrapanie. No i żeby tam się nic po prostu nie działo, no to dostałem tą szczepionkę. To jest tak jednorazowy taki zastrzyk. Mówi, że nie będę musiał później już powtarzać jakiś tam jeszcze drugi czy trzeci raz. I w poniedziałek mówi, proszę się udać do ortopedy, do specjalisty, do doktora, żeby on to sam zobaczył i stwierdził, czy coś trzeba robić, czy nie trzeba robić. No więc właśnie udzielono mi tej pierwszej pomocy, przepisano tabletki przeciwbólowe, taką maść w antybiotyku na to zadrapanie, żeby tam też się nic jakoś tam nie rozwijało, ani nic. No i praktycznie cała wizyta, można powiedzieć, że zmieściliśmy się w godzinie w szpitalu z zrobieniem tego rentgena, z tym wszystkim. No i wszystko naprawdę fajnie, sprawnie poszło. A okazało się, że do zapłaty było jakieś tam 2000 batów z czymś, czyli uważam, że bardzo, bardzo tanio. Ponad tam, powiedzmy w przeliczeniu, niech to będzie 250 zł. Wizyta w szpitalu, zrobienie rentgena, szczepionka przeciwtężcowa, tabletki przeciwbólowe, naproxen i paracetamol, wszystko 250 zł. Słuchajcie, muszę uciec do cienia, bo tutaj po prostu w tym słońcu to zdechnę. Nie nagram tego filmiku, bo jest tak gorąco, że wręcz nie do wytrzymania. No taki sezon deszczowy w Tajlandii, że jest tak gorąco, że nie da się wytrzymać. Wejdę sobie tutaj troszkę do cienia, może będzie mi lżej. O, tam pan mi pokazuje, że tu teren prywatny hotelu i niestety nie mogę. Dobra, okej, nie wchodzimy, wejdziemy gdzieś indziej do cienia. I na czym ja to skończyłem? Aha, wiem, co chciałem powiedzieć. Chciałem tylko powiedzieć to, że taki szpital właśnie jest dobry dla osób, którzy nie mają ubezpieczenia żadnego i nie muszą płacić fortuny za pomoc po prostu. Więc mówię, no nie jest to jakiś zły szpital, wszystko jest w porządku. Jak ktoś chce zobaczyć, jak ten szpital wygląda, no to może zobaczyć, postaram się dać w opisie filmu link do filmu, kiedy EMI była w tym szpitalu, to ja tam trochę wtedy nakręciłem i pokazałem ten szpital, więc możecie sobie to zobaczyć, gdzie on się znajduje i jak on wygląda. A tutaj idźmy dalej, czekajcie. Naprawdę wszystko jest teraz takie trudne. Jak ktoś nie ma ubezpieczenia, to do tego szpitala warto się udać, bo jak zaraz wam powiem, ile na przykład była wizyta w innym szpitalu, oj, ale jakim luksusowym szpitalu, no to będzie to znacząca różnica. Po otrzymaniu pomocy w tym szpitalu udaliśmy się do domu, no i tak mniej więcej minął weekend, sobota, niedziela, a w poniedziałek udaliśmy się do Bangkok Hospital Pattaya, dlatego że znamy z opowieści ten szpital. Przeczytaliśmy mnóstwo opinii gdzieś tam w internecie od osób, którzy byli w tym szpitalu też, od znajomych, że jest to mega hotel, no tak, no prawie jak hotel, mega szpital z mega specjalistami, no i mega wszystko tam jest tak dobrze naprawdę i usługi na najwyższym poziomie, tylko no trochę kosztowny, dlatego tutaj od razu trzeba wspomnieć o tym, że trzeba mieć ubezpieczenie, naprawdę warto mieć ubezpieczenie. Jeśli ktoś przyjeżdża tutaj do Tajlandii bez ubezpieczenia i z niczego nie korzysta, to naprawdę no nie radzę, nie polecam, bo jak widzicie, przypadki chodzą po ludziach i każdemu w każdej chwili, w najbardziej niespodziewanej chwili może się coś niefajnego przytrafić, za co później będzie musiał no drogo zapłacić, że tak powiem. A więc wzięliśmy taksówkę, Bolta i pojechaliśmy do tego szpitala. Od nas z domu to jest 120 batów, tylko koszt to jest jakieś 14 zł za taksówkę, więc też bardzo spoko, jeśli chodzi o taksówki tutaj w Pattaji, w ogóle w Tajlandii. Pierwsze wrażenia, jakie były po wejściu do tego szpitala, no to naprawdę szok. To naprawdę był szok, bo
jeszcze raz, szpital wygląda jak naprawdę jakiś taki wielki hotel, jak nawet wręcz można powiedzieć też czasami galeria, bo i znajduje się tam jakiś oddział banku, i znajdują się tam różne sklepy takie medyczne, gdzie można kupić jakieś różne sprzęty. Jest tam jakaś piekarnia, jest coś do zjedzenia miejsce, gdzieś żeby napić się kawki. No w ogóle po prostu coś niesamowitego i wszystko wykonane naprawdę na wysokim poziomie i jak w jakimś pięciogwiazdkowym hotelu. No pierwsze wrażenie przeogromnie pozytywne i w ogóle no naprawdę mega, 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 jeszcze raz mega. Od razu jak się tam wchodzi, to się czuje, że się dobrze trafiło i że tutaj chcę być leczony. Naprawdę, no coś mega pozytywnego. No zaraz na samym wejściu jest rejestracja. Pani nas przyjęła. Oczywiście też tam paszport, skąd jesteśmy i tak dalej. Co się stało, co potrzebujemy, gdzie potrzebujemy się dostać, do jakiego lekarza, więc tam wszystko powiedzieliśmy. Cała obsługa oczywiście po angielsku. W innych językach być może też by się dało dogadać, ale angielski jak najbardziej tak. Jeszcze jedna taka ważna sprawa, zanim do tego szpitala też pojechaliśmy, to zadzwoniłem do ubezpieczalni zapytać się, jak mam to wszystko rozegrać. To pan w ubezpieczalni powiedział mi tam na infolinii, że to jedź najpierw do tego hotelu, do szpitala, zapytaj się, ile to ewentualnie będzie kosztować, co tam trzeba robić, jeśli mało, to zapłać i później po prostu my ci zwrócimy koszty, a jak nie, my tak mówię, ale no jako firma PZU, a jak to będzie coś drogiego, trzeba będzie coś dużo robić, no to wtedy zadzwoń do nas jeszcze raz, my skontaktujemy się z naszym przedstawicielem w Tajlandii i po prostu załatwimy ci tą wizytę bezkosztowo. No to zapytałem pani na recepcji, ile będzie to kosztować, to pani powiedziała, że wizyta to jest jakieś tam 1000-2000 batów mniej więcej, no a później jak ewentualnie coś trzeba będzie robić czy coś, no to dodatkowo coś trzeba będzie zapłacić. Ja mówię, no to okej, no to w takim razie ja zapłacę za to, a nie będę dzwonił do ubezpieczalni, a później ewentualnie się rozliczę. Tutaj nie musiałem robić tego depozytu, tych 2000 na początku, tylko na końcu całej wizyty, że mam to zapłacić, więc mówię, to okej, idę do lekarza. No to pokierowała nas pani na specjalny oddział, właśnie ortopedii. Poszliśmy tam, kolejka, ja wiem, no kilka osób było, może z 10 przede mną, ale bardzo to szybko wszystko szło. Pani mnie przyjęła, znowu zważyła, zmierzyła ciśnienie i tak dalej, no i wzięła ode mnie płytę z poprzedniego szpitala i dokumenty odnośnie tego całego zdarzenia, płytę z zdjęciem rentgenowskim i mówi, idzie to zanieść do lekarza. Lekarz to przeanalizuje, no i później po pana przyjdę, jak już będzie wszystko gotowe. No i tutaj trzeba było trochę poczekać, bo czekaliśmy godzinę. Powiedziała, że około pół godziny będzie trwała, aż godzinę. No ale okej, poczekaliśmy, szybko minęło, przyszła, no i zaprosiła do gabinetu lekarskiego. No i tam stała się magia. Ale poczekajcie, bo muszę znowu wytrzeć twarz. Jeszcze zanim będę kontynuował, to bardzo was proszę o wsparcie tutaj tego kanału. Jeśli wytrwaliście w ogóle do tego momentu, o pozostawienie łapki w górę, a ktoś, kto jeszcze nie subskrybuje kanału, a interesują was takie rzeczy, to koniecznie o subskrypcję i kliknięcie dzwoneczka. Bardzo to pomoże w rozwoju tego kanału. Bardzo dziękuję. A w komentarzach oczywiście podzielcie się jeszcze swoimi jakimiś tam opiniami, radami. A więc po wejściu do gabinetu przywitał mnie bardzo, bardzo, ale to bardzo miły lekarz, uśmiechnięty, rozgadany i w ogóle widać, że doświadczony. Pokazał mi to zdjęcie rentgenowskie, powiedział, co się stało, pokazał, że kość nie jest przemieszczona, ale ostrzegł mnie, żebym uważał teraz przez najbliższe 2 tygodnie, żeby ta kość się nie przestawiła, żebym nic nie robił tą ręką i tak dalej. Tutaj może się coś jeszcze wydarzyć, ale mam nadzieję, że nie. I po prostu wszystko wyjaśnił. Przepisał mi odpowiednie tabletki jakieś super, co takie przeciwbólowe, nie takie zwykłe jak wcześniej, naproxen i paracetamol, które mogą mieć takie skutki uboczne, jak właśnie na przykład, wiecie, coś tam, problemy z żołądkiem, ból żołądka, jakieś tam inne rzeczy. Mówi, że są jakieś tam nowoczesne, nawet w sumie nie wiem, taka trudna nazwa, teraz nie powiem wam, jak się nazywają, nowoczesne jakieś tabletki, mówi, super, specjalnie zaprojektowane właśnie pod tym kątem, żeby były przeciwbólowe, ale żeby nie uszkadzały żołądka, nie tak przynajmniej bardzo jak te inne, i mówi, że spokojnie może mi to przepisać. Spojrzał też na mój poprzedni taki gips, tylko że ja nie miałem gipsu całego, tylko taką podstawkę zrobioną, i też mówi, że ten gips to jest taki, no, takiej średniej jakości, ciężki, gruby i taki, no, nie za fajny, a mówi, tutaj nie musimy dawać tej ręki całkiem do gipsu, też damy taką podstawkę, ale zaraz to wymienimy, zrobimy to z takiego super też nowoczesnego, fajnego materiału, lekkiego, cienkiego, a dużo bardziej trwałego, przyjemniejszego i w ogóle, i rzeczywiście jest to dużo lżejsze, dużo przyjemniejsze, no i
naprawdę mega pomoc. Także to, co po prostu spotkało mnie w tym szpitalu Bangkok Hospital Pattaya, to jestem przemega przeszczęśliwy. I oczywiście pan jeszcze też powiedział, że musimy koniecznie umówić się na kolejną wizytę w poniedziałek, zrobić kolejne prześwietlenie, sprawdzić, jak to wszystko się goi i tak dalej, dbać o to i pilnować tego, żeby wszystko dobrze się zrosło. Więc no naprawdę było to czuć bardzo, że jest takie dobre zadbanie o klienta, że wszystko jest w porządku, że jest dobry lekarz, że zna się na rzeczy, że mają jakieś nowoczesne sprzęty, czy to właśnie tutaj, czy to tabletki, czy jakieś inne urządzenia. Także naprawdę, jeśli ktoś tylko zastanawia się, do jakiego szpitalu się udać, a ma ubezpieczenie, to zdecydowanie Bangkok Hospital Pattaya jest najlepszym tutaj szpitalem w okolicy. No i od razu właśnie ten lekarz, ortopeda, specjalista sam założył mi cały ten opatrunek. Powiedział jeszcze, że mam obecnie, czyli jeszcze po tamtym szpitalu, źle ustawioną rękę, bo miałem tak ją trochę niżej, ten nadgarstek miałem ustawiony, a tutaj możecie zauważyć, że on jest tak zadarty do góry. Odpowiednio mi tu jeszcze uformował na rękę, tutaj na palce, na dłoń, w środku. Powiedział, że to tak ma być, że to jest odpowiednia postawa, że to, że tamto. Także no widać, że to od razu był lekarz specjalista, ortopeda, a nie tak jak wcześniej taki lekarz ogólny, co mnie przyjął w poprzednim szpitalu na takim oddziale emergency, takiej pierwszej pomocy, takim pogotowiu, jakby zwykły, normalny, mówię jeszcze raz, lekarz, a nie specjalista, który zna się na kościach i tak dalej, jak to wszystko powinno być ustawione. Więc bardzo się cieszę, że trafiłem do tego Bangkok Hospital Pattaya i pojechałem tam i przyjęła mnie odpowiednia osoba i po prostu pomogła mi tutaj jak najbardziej tylko potrafiła. No i na koniec lekarz wystawił mi wszystkie dokumenty, które potrzebowałem do ubezpieczalni, fakturkę, no i umówił spotkanie na następny poniedziałek i to wszystko praktycznie. Musiałem iść tylko zapłacić, odebrać lekarstwa. Tam, gdzie się płaci, dostaje się dokumenty lekarstwa. Kurczę, w reklamówce, w takiej, jak wiecie, jak prezenty się kupuje, w takiej reklamówce już czekały na mnie, wszystko było już przygotowane w ogóle. To jest, to jak działa ten szpital, to jest w ogóle taka bajka jakaś nie do opisania, nie do poznania w polskich szpitalach. W ogóle całkiem inny standard działania szpitali. Tylko no, za to wszystko musiałem zapłacić trochę bardziej słono, bo kosztowało mnie to 1000 zł ta wizyta. Miało być 200, a okazało się 1000 na koniec. Nie wiem dlaczego, czy może dlatego, że jeszcze ten gips, może co. Tam, nie wiem, totalnie nie mam zielonego pojęcia. Miała być wizyta 1000-2000 batów, czyli jakieś 250 zł, tak jak w sumie w tamtym szpitalu, a na koniec trzeba było zapłacić 1000. No nie wiem, może te tabletki były drogie, może coś. W sumie nie zaglądałem do końca, nie przyglądałem się temu rachunkowi, bo tam w sumie powinno być wyszczególnione, za co wyszły te poszczególne kwoty, ale w sumie jeszcze nawet na to nie zerknąłem, muszę zerknąć, to najwyżej kiedyś w następnym filmie dam wam znać. A więc zapłaciłem ten rachunek, no i na spokojnie pojechaliśmy do domu. No i teraz powiem wam jeszcze ostatnią jakby część już całej tej historii, no to przygoda z PZU. No powiem wam, że zadzwoniłem jeszcze raz na PZU, powiedziałem kolejnej tam osobie na infolinii, że no byłem w szpitalu w sumie dwa razy, że mam taki przypadek i tak dalej, bo już rozmawiałem z inną osobą tym razem na infolinii. No i pan zrobił takie zgłoszenie, mówi, nie ma sprawy, tutaj za te dwa rachunki panu zwrócimy, a następną wizytę postaramy się po prostu zorganizować panu już bezpłatnie, że nie będzie musiał pan nic płacić, tylko szpital od razu będzie wiedział, że ma pan tutaj ubezpieczenie, że my już to pokrywamy i że nikt od pana nic nie będzie żądał, żadnych pieniędzy. Więc póki co jestem też mega bardzo zadowolony tutaj z pomocy PZU, bo też wszystko przebiega bardzo szybko. Następnie zadzwoniła do mnie pani jeszcze taka z PZU, później już po założeniu tej całej sprawy zapytała się jeszcze raz, jak to właśnie wyglądało, wszystko tam powiedziałem i tak dalej, przysłałem dokumenty typu właśnie te rachunki i opis, jakby ten wypis tego lekarza z tego szpitala, więc załączyłem w mailu te dokumenty, powysyłałem i już dzisiaj na drugi dzień dostałem informację, że wszystko trafiło gdzieś tam do odpowiedniego działu, że wszystko będzie załatwione, więc no, też jestem bardzo zadowolony. Wszystko tak z dnia na dzień, wszystko przebiega i jest tak, jak ma być, więc bardzo jestem zadowolony. Bardzo z całej tej sytuacji, tragicznej sytuacji, która się mi przydarzyła, no to ta już pomoc, czy PZU, czy szpitala i jakość usług i tak dalej, to już tutaj pomaga mi to naprawdę lepiej przetrwać ten trudny czas i z czego jestem bardzo zadowolony. Więc mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Mam nadzieję, że będę w stanie jakoś dalej
nagrywać dla Was vlogi tak jak ten, to jakoś następne też nagram. Może nie będzie tyle vlogów gdzieś z podróży, czy tam z jakichś takich ciekawych miejsc, może gdzieś więcej na miejscu coś poopowiadam ciekawego o Tajlandii, ale no coś na tym kanale raczej będzie. Na pewno też będę miał więcej czasu na to, żeby napisać dla Was e-booka, więc tutaj od razu mówię, że już to tak prace trwają, bardzo zaawansowanie nad tym e-bookiem, nad tym jakimś też przewodnikiem na temat tutaj Pattayi i tak dalej, więc nad tym trochę więcej popracuję i na to trochę teraz więcej czasu poświęcę. Mam nadzieję, że będziecie z tych produktów zadowoleni i będą Wam, dla Was bardzo pomocne i przydatne, więc gdzieś tam też na tym skorzystacie. Następnym razem, może jak pojadę i nie będę już w takim szoku, jak teraz byłem, jak pojadę do tego szpitala, Bangkok Hospital Pattaya, to może wezmę kamerę ze sobą, może coś nagram, może Wam coś uda mi się pokazać, Wam coś, jak to wygląda, choć pełno jest znaków, że nie wolno robić zdjęć, nie wolno kamerować, nie wolno nic nagrywać i tak dalej, ale może gdzieś tam ukradkiem coś, może troszkę uda mi się nagrać, żeby Wam pokazać tutaj w jakimś tam vlogu, jak mniej więcej ten szpital wygląda. Gdzieś tam może się nawet przejdę trochę więcej po tym szpitalu, gdzie będzie można się przejść, żeby Wam coś tutaj pokazać. Więc na pewno warto subskrybować kanał, jeszcze raz zostawić łapkę w górę, napisać coś w komentarzu. A jeśli chcecie zobaczyć ten szpital, w którym była Emi, w którym ja też byłem tutaj na początku, w sobotę, to wyświetla Wam się tutaj po prawej stronie ikonka z tym filmem. A jeśli Wam się nie wyświetla, bo zauważyłem też, że co niektórym się nie wyświetla i na Emi iPadzie też się na przykład nie wyświetla, to w opisie filmu znajdziecie link do filmu z tym szpitalem. A na dzisiaj to wszystko. Dziękuję bardzo za zostanie do tego momentu i do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie. Hej, cześć, pozdrawiam, trzymajcie się zdrowo. Na razie.